Trochę chyba straciłem orientację, ale na szczęście. Dobra. Mamy kompas. Idziemy. Jeszcze 5 stopni w prawo. O, zaraz. Dobrze, użyjemy jeszcze lusterka. Dobra. 3 stopnie w lewo. 4. 2. Dobra, jesteśmy. Dobra, siema, cześć. Jest ładna pogoda. Jesienna, ja jestem troszeczkę przeziębiony, dlatego nie jeżdżę jakichś wielkich tras. Ale dzisiaj mam fajny temat, bo już, żeby nie przedłużać, historia krótka. No oczywiście tam interesuje się tematyką rowerową i tam parę razy zerknąłem na taki temat bikepackingu. Przepraszam, trudne słowo. No i wiecie, jak zobaczyłem ze dwa filmy na YouTubie o tym pakowaniu na rowerach, po polsku powiem już, no to zaczęły mi się wyświetlać filmy o tak zwanym bushcrafcie. To znaczy, no wiecie, takie różne filmy typu jak rozpalić ognisko, jak rozłożyć namiot z folii czy tam z czegoś, jak obciąć drzewo nożyczkami, no takie różne fajne historie. No i w sumie sporo tego zacząłem, tak nawet mnie ta tematyka trochę interesować, więc o co chodzi? Bo ja tam sobie nagrywam od czasu do czasu te filmy i zauważyłem, że po prostu tak jak powiedzmy w cudzysłowie moi koledzy zawsze przynajmniej gdzieś raz zrobią jakąś kawę i wypiją w terenie. No i powiem wam szczerze, że tak no trochę wstyd, żeby tyle jeździć, tam coś nagrywać i nie zrobić kawy w terenie. No to dzisiaj jak gdyby połączę te dwa tematy, bo w ogóle tak naprawdę to ja nie wiedziałem, o co chodzi z tym bushcraftem i zacząłem też tam czytać, o co chodzi tak naprawdę, dlaczego to się tak nazywa. No i wiecie, no tak jak wiele różnych rzeczy, które dzisiaj są modne, tylko się jakoś tam nazywają, no to po prostu ludzie robili kiedyś tam, tylko to się na przykład, nie wiem, nazywało turystyka, harcerstwo, czy tam spanie w lesie. Nikt za bardzo do tego nie dorabiał filozofii i robił różne rzeczy. I tak jak ja się zastanowiłem, to okazuje się, że ja przez, nie wiem, pół życia uprawiałem jakiś bushcraft, czy to z kolegami, czy w dzieciństwie, po lasach łażąc. No wiecie, no dobra, ale tu będzie o tej kawie. To tak jeszcze powiem właśnie a propos bikepackingu. No to żeby zrobić tą kawę, no to spakowałem się trochę na ten rower. Tutaj mam taki specjalny plecak. Dojechałem jakoś. Dobra, ja będę w okularach, bo jest naprawdę fajne słońce. Chcę od tej strony, żeby mnie to dobrze świetlało. Zawsze jest głupia czapka. Tak jeszcze dwa słowa o tym bushcrafcie, bo co to w ogóle jest? Ja tak naprawdę starałem się wyszukać jakąś definicję i tak zrozumiałem, że to jest po prostu takie życie na łonie przyrody z wykorzystaniem technik jakby przetrwania, nie wiem, survivalowych, jakichś powiedzmy starodawnych, ja to nazywam technik paleo, i w połączeniu, żeby wiecie, żeby firmy też mogły zarabiać, w połączeniu z jakimiś nowoczesnymi technikami, znaczy technikami, głównie chodzi o używanie nowoczesnego sprzętu typu materace za 1000 zł z tam jakiejś, nie wiem, kosmicznej gumki do włosów i takie różne rzeczy. No dobra, to ja powiem, jak to jest po mojemu. Dzisiaj będziemy robić kawę. Dzisiaj będziemy robić kawę i to będzie taki mój Craftbush MTB. Czyli to jest zupełnie coś innego, taka odwrotna filozofia. Co potrzebujemy, żeby przykładowo zrobić taką kawę. I to chyba w tym bushcrafcie się to bardzo często powtarza, powiela, bo to jest potrzebne. Musimy mieć tak. Musimy mieć jakiś zapłon, czyli czynnik inicjujący zapłon, tak bym musiał powiedzieć dokładnie. Druga sprawa.
musimy mieć jakieś paliwo. No trzecia sprawa to musimy mieć oczywiście wodę, kawę. Czwarte, i tu jest to jak gdyby ta bushcraftowa filozofia, to powinniśmy mieć jakiś system właśnie do gotowania czy robienia tych potraw, kaw i tak dalej. I tu już jest właśnie szeroki temat, właśnie te firmy tutaj wtedy mogą się tam wykazać tymi palnikami za 2000 zł z ładowarką na przykład na baterię czy tam do telefonu. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia, powinniśmy mieć zawsze przy sobie jakieś 500 zł na mandat za rozpalanie ognia w lesie. No, dobra. No dobra. Tak, plecak mamy 90-litrowy, czyli wystarczy. Co my tu mamy? Wyciągniemy jakiś sprzęt. A, to jest apteczka. To jest do kamery. A, to jest, to później pokażę wam. Później wam pokażę. Mi się zaczepił. Aha, i bardzo ważne właśnie w bushcrafcie, zapomniałem wam powiedzieć, że każdy bushcrafter powinien mieć coś w stylu wojskowym, w sensie takie ubranie, wiecie, khaki, militaria, te sprawy. Albo w drugą stronę super nowoczesne jakieś tam polary, goreteksy i inne rzeczy. Ale najlepiej jakby były w kolorze właśnie takim zielonym, nie żadne jakieś tam czerwone i takie, wiecie, no bo to taki nie współgra, nie? No. Oczywiście na pewno czerwone jest lepsze, bo widać lepiej, ale z drugiej strony w zielonym możemy się ukryć przed leśniczym albo przed strażą tą leśną, się tam zamaskować. No, czyli ja też szukałem dzisiaj w starych rzeczach. Znalazłem, zobaczcie jaki mor, piękny mor. Dobra, co my tu mamy? Mamy coś bushcraftowego. O, mamy jakąś folię do przetrwania starodawną. Tu mamy zestaw, który później wam pokażę. To nie, to wam nie pokażę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, jakbyście gdzieś, nie wiem, zawiśli na rowerze na jakimś tym skale czy coś, to mam uprząż spinaczkową, nie wiem po co, ale może się przydać, wiecie, no to jest bushcraft. Dobra, i tu jest kolejny sprzęt, który później będę pokazywał, bo tak nie mogę wam wszystkiego od razu pokazać. Dobra, a jeszcze mam karabinczyk i ósemkę, że wiecie, że jak zawiśniecie, to możecie zjechać. Okej, teraz wam przedstawię metody, czyli jak ja to nazwałem, zapłonu, czyli rozpalania po polsku różne. Pierwsza metoda to jest, ja to nazywam metoda paleo, czyli mamy deseczkę, najlepiej od stolarza, taka profesjonalna, specjalny patyczek. Kręcimy, nie działa. Dobra. Ale deseczkę możemy wykorzystać jako do podpałki. Kolejna metoda to jest, ja zauważyłem, nie wiedziałem, że to jest chyba też, jak gdyby prawdziwy każdy bushcrafter musi mieć takie krzesiwo z rączką z dębu kanadyjskiego albo japońskiego. Dobra, damy tu trochę jakiegoś suchej trawy. Cholera. 1000 zł dałem, nie działa. Dobra. Co my tu mamy dalej? Co mamy dalej? Na szczęście możemy użyć też metod nowoczesnych. I nowoczesna metoda akurat działa. Dobra. A co będzie, jak nas zawiedzie metoda nowoczesna? W drugiej kieszeni mamy drugą zapasową metodę nowoczesną. Paliwo. Oczywiście tu już wam nie będę pokazywał, bo jak ktoś jest w lesie, to z paliwem nie ma problemu. Czasami problem jest, że paliwo może być wilgotne albo właśnie źle się pali, albo nie umiemy go właśnie zainicjować. Coś tam. To możemy użyć różnych rzeczy, którzy wam pokażą inni ludzie w filmach. Ja użyję metody nowoczesnej i to będzie
Gaz propan butan. Dobrze. To już będę pokazywał sprzęt, żeby nie przedłużać. Ja mam coś takiego, zobaczcie, nawet niektórzy może znają taką firmę Alpinus. Znalazłem to w domu. Mam taką sobie torebeczkę zrobiłem. I o, i taki fajny palniczek. Zaraz. Taki fajny palniczek. O, o. Widzieliście? Jak się przykręca, to aż mnie zmroziło, to trochę gazu zawsze wycieknie, ale nie ma nic, nie trzeba się przejmować. Dobra, i mamy palniczek. Teraz co musimy mieć? Musimy mieć system do gotowania. I to już właściwie system do gotowania będzie u mnie się składał na razie z czegoś takiego. Na razie z czegoś takiego, ale za chwilę wam pokażę, o co chodzi. Dobra, przechodzimy już, żeby też nie tam ludzie nie marudzili, że za dużo gadam, do kawy. Ja to zacząłem szukać filmów o robieniu kawy w terenie i tak dalej. I okazuje się, że te mniej więcej filmy są wszystkie takie same, występują tam kilka jakichś tam metod, albo starodawne, jakieś kowbojskie, nowoczesne, ale przeważnie większość ludzi robi kawę w tak zwanym aeropresie. No dobra, no wiecie, no może to jest i fajne, ale wydaje mi się, że to tam niewiele ma wspólnego z jakimś bushcraftem. I ja tak zacząłem sobie rozmyślać na temat tej kawy, jak ja bym to zrobił inaczej. I słuchajcie, wymyśliłem swoją metodę, która okazuje się, że jest, można powiedzieć, prawie że genialna, nie jest idealna, ale okazuje się, że nikt taką metodą kawy nie robi. Przynajmniej szukałem w internecie, na różnych stronach, na zwykłym internecie, na YouTubie i okazuje się, że nie ma czegoś takiego. I ja postanowiłem tę metodę opatentować i ją nazwać. I tutaj specjalnie tak mówię, bo może dam jakiś napis. Metoda nazywa się Miro MTB Style. Jakby ktoś tam za granicą użył. Czyli w stylu Miro MTB. Oczywiście od imienia mojego i wszystkich handlarzy samochodów, którzy przeważnie się nazywają Mirek. I zaraz wam pokażę tę metodę, bo jest bardzo fajna. I jeszcze się pochwalę, że ja bym tą metodę nazwał ekspresem za 7 zł. I właśnie, bo o tyle, że ona jest fajna, to jest jeszcze tania. Tania, lekka i właśnie ma wszystkie cechy, które nadaje się do tak zwanego bushcraftu, survivalu czy czegoś. I pokażę wam kluczowy element, który ja wymyśliłem i który służy właśnie za ekspres do kawy. To jest, zobaczcie, to jest taki specjalny zaparzacz, który kosztuje dokładnie 6,99 w markecie. On służy do zaparzania herbaty, ale tak naprawdę w nim można robić bardzo wiele rzeczy, ale przede wszystkim nadaje się do kawy. I zobaczcie, teraz tak, w tej metodzie, bo tutaj bardzo ważna kwestia, chciałem powiedzieć, że w bushcrafcie nie powinno się używać żadnych jakichś torebek gotowych z plastiku, kaw dziwnych z Brazylii, przywożonych, nie wiem, z napisem, że są ekologiczne i tak dalej. W takim parzeniu Miro MTB potrzebna jest kawa. Najtańsza, jaką znalazłem. To jest kawa za 6 zeta. Była też kawa za 5 zeta, ale nie kupiłem jej dlatego, bo ta ma napisane, że jest 100% kawa, a tamta jest prawdopodobnie kawa zmieszana z tym, co zamiatają ludzie w fabryce. I ta ma tutaj 8, czyli że powinna się nadawać w teren. Druga sprawa to jest cukier. Cukier. I jeszcze nie wiem, czy wziąłem. A, jest. Jest. Dobra. I jeszcze jest mleko. Mleko mam niestety w kartonie. Chciałem w butelce, ale nie miałem w butelce, mam w kartonie. Aha, i tu jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, że to można sobie spakować razem do kubeczka takiego specjalnego turystycznego. I na przykład od razu tutaj można
dać sobie miarkę kawy i macie taki pakiet kawowy z cukrem ze wszystkim. No ale wiecie, no ja wolę mieć zawsze zapas cukru, zapas mleka, wszystkiego, żeby mi starczyło, nie? No to wiecie, nie chodzi o to, żeby oszczędzać. Dobra. I teraz tak, jak się robi taką kawę? Ten zaparzacz tutaj ma taki zamek. Otwieramy to. Ta część jest specjalnie zgnieciona. To jest zrobione przeze mnie, bo to jest takie usprawnienie technologiczne. Dajemy kawę za 6 zeta. Nie może być inna, bo to już nie będzie działać po prostu. Wiecie, to wszystko jest tu bardzo dobrze przemyślane. Wsypujemy kawę tak mniej więcej, żeby była do połowy. Dobra. Teraz bierzemy cukier. I to też jest bardzo ważne. To nie jest kawa dla kolarzy szosowych, więc ten cukier tu musi być. I nie możecie tego robić bez cukru. O, ten cukier się robi tak mniej więcej. Nie możecie tego robić bez cukru, bo ten cukier jest tutaj jak gdyby takim, coś w rodzaju aktywatora. To jest bardzo ważna substancja. I ona spełnia określone funkcje w procesie technologicznym, czyli musi być ten cukier. Jak nie dacie tego cukru, to lepiej nie róbcie takiej kawy. Nie róbcie takiej kawy, róbcie sobie po swojemu, tam idźcie do domu na drzewo i tak dalej. Mamy przygotowane, czyli teraz już wszyscy już wiecie, potrzebujemy jakiś palnik. Dokładnie jeszcze nie mam tutaj obczajonej ilości wody, ale dajemy, ja mam 600, czyli około, wody trzeba dać troszeczkę więcej. 300, chodzi o to, bo to kwestia też, no nawet nie ile jest wody, tylko kwestia ile, żeby ta część się zanurzyła. Właśnie to też zależy od naczynia. Ja tutaj muszę to nagrać jeszcze raz, bo wam nie pokazałem, bo nie włączyłem nagrywania. Ale o co chodzi? Pokażę jeszcze raz. O. Już może będzie teraz trochę szybciej. O, zobaczcie. Ta kawa musi się zagotować. To jest bardzo ważne. Ona musi się gotować. To też nie powiem wam dokładnie, ale to jest czas około 30 sekund, 40 sekund. Jak macie możliwość, to troszeczkę trzeba by było zmniejszyć ogień, żeby ona, albo można podnosić właśnie tak. Dobra. I właściwie to już mamy już gotowe. To znaczy jeszcze nie jest gotowe. Teraz robimy bardzo ważną rzecz. Przykrywamy to. To może stać na palniku, żeby tam jeszcze jakieś ciepło było. I ta kawa tak musi sobie odstać chwilkę. Musi sobie odstać chwilkę i za chwilkę będzie gotowa. Dobra, i co teraz robimy dalej? I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Bierzemy ten zaparzacz. Robimy tak troszeczkę go. On może być gorący, to trzeba tutaj jest, ale tu jest taki sznureczek. Kładziemy go tak. I najlepiej właśnie jak jest taki kubek, co jest dopasowany do tego. I teraz tak. Właściwie otwieramy go. Aha, jeszcze tu zapomniałem, że trzeba to tak. I teraz potrzebuję łyżki. O, jest. Dobra. I są dwie metody. Są dwie metody. Jedna jest taka, że przelewamy przez kawę, ale wydaje mi się ta metoda słaba, ale można. Dobra, ja zrobiłem takie coś i są też dwie metody, można przez samo sitko przelewać. Tam coś trochę fusów wpadło, ale to nie ma aż takiego znaczenia. Ale jak chcecie, możecie sobie zrobić coś takiego.
Najpierw zwilżamy. Damy to tutaj. I przelewamy. Tylko musimy sprawdzić, czy... O, już jest dużo. Dobra. Ja tutaj akurat trochę mi fusów zostało, ale to po prostu kwestia, wiecie, jeszcze ta metoda nie jest taka dopracowana. I teraz tak, cukru już nie trzeba. Dobra, tak wygląda kawusia. Teraz ją przetestuję. Jest trochę ohydna w smaku, ale ostatnio widziałem, jak taki Bushcraft robił kawę bez kawy. Tam z jakiegoś mniszka lekarskiego chyba, to no to ja myślę, że to jest lepsze od tego mniszka, bo ja tam nie chcę was zachęcać, no ale dobra, już jak ktoś tam chce, to może kupić tą kawę trochę lepszą, no. Ale to wiecie, ale to już nie będzie to samo, nie? Ja tutaj powiem wam tak, że być może jest za mało aktywatora, czyli cukru. Fajnie dzwoni. I zobaczymy, jak teraz. Nie, no, no teraz gitarka, widzicie. No to kwestia aktywatora. Było za mało aktywatora. I teraz jeszcze opowiem o tym tak, że czemu to jest fajne? Może to tam nie jest doskonałe, tam idealnie, ale tak. Nie musimy mieć żadnych filtrów do tego, bo to jest... Ten filtr to tak jest, powiedzmy, dodatkowo i możemy go zrobić z papieru toaletowego. Czyli nie kupujemy żadnego jakiegoś specjalnego filtru jak do aeropresów, tylko sobie bierzemy kawałeczek papieru toaletowego. Druga sprawa to, to jest w miarę, później wystarczy troszeczkę wodą to przepłukać i jest czyste. No i co najważniejsze, to jest w miarę kompaktowe, nie? I powiem wam jeszcze tak, że pomimo tego, że ta kawa jest z aktywatorem, to no tutaj troszeczkę się tam karmelizuje u góry, ale nie ma tragedii takiej, żeby ten garnek był jakiś tam usyfiony cały, nie? Czyli wiecie, czyli to według mnie jest spoko. Znaczy ja powiem wam tak, że nie znalazłem troszeczkę mniejszego tego zaparzacza. Znaczy są małe całkiem, a to są za małe. I dlatego wziąłem ten. Ale jakbyście znaleźli w jakiejś tam średnicy ciut mniejszej, nie tak powiedzmy, żeby 3/4 tego, to by było idealne. Więc, dobra, jeszcze kawusie wam pokażę. No. Aha! Bardzo ważna rzecz. Na wypadach to lepiej mieć taki kubek właśnie z pieskiem niż taki turystyczny, no bo to wiecie, no tu jest ceramika, nie? A tutaj macie plastik. Dlatego ja sobie wziąłem taki kubek, no można by powiedzieć, ten mój Bushcraft to taki jest old school, nie? Wiecie. Dobra, mam nadzieję, że podobało wam się. I bardzo, bardzo chciałbym, żeby ktoś sprawdził może tą metodę i nagrał filmik, czy to daje radę. Co wy o tym sądzicie? Oczywiście nie piszcie w komentarzach, bo tam i tak nie będę tego czytał, no ale jakby ktoś tam był jakimś tam prawdziwym tym bushcraftem i wypróbował tą metodę, czy to się sprawdza, czy mu to pasuje, czy to jest kiepskie dla niego, to bym bardzo... mile by mi było, żebym właśnie wiedział jakąś opinię inną, bo wiecie, ja to wymyśliłem, ale może to się nie przyjmie, nie?
bo wiecie, no wszyscy te aeropresy za 100 zł, no ale wydaje mi się, że zobaczcie, tu macie cały system na przykład taki, to wam powiem właśnie, tak zrobię, kubek kosztował 5 zeta i zaparzacz 7 zeta, no to 5 dodać 7, 12, dobrze? No to macie za 12 zeta macie ekspres do kawy. I jeszcze taka ważna rzecz, że tak naprawdę nie zużywa się dużo energii, bo ta woda tak naprawdę ma być tylko chwilkę zagotowana. Czyli jakieś tam 30 sekund pi razy drzwi do minuty, nie trzeba więcej. Kwestia później ile minut to poleży, to też właśnie wpływa na smak kawy. No to takie już takie szczególiki. No. I pamiętajcie o cukrze. Bez cukru to już nie jest MTB ten. Craft MTB, Miro MTB. Musi być cukier. Bez cukru to nie działa. To nie działa. O, to zdrówka. Niam, niam.